Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Kaczusia i dzisiaj sobie zagramy w Minecraft. Tutaj mamy skrzyneczkę. Niestety jesteśmy na moim najbardziej nieulubionym biomie. Jest to w ogóle Minecraft z modami. Bierzemy sobie skrzyneczkę. Dlatego, że później jak będziemy mieli domek, to będziemy mogli sobie tam przechowywać różne rzeczy. Tutaj są jakieś książeczki, które wyrzuciłam, bo nie wydają mi się one za potrzebne. Więc po prostu chodźmy szukać jakichś owiec, żeby wytworzyć sobie łóżko. Trzeba w ogóle się przedostać na jakiś inny biom, dlatego że na pustyni nie ma żadnych, ale to żadnych drzew. Są tylko kaktusy, których ja nie chcę, bo z nich nie wybuduję sobie domku. Teoretycznie mogłabym, ale jest w ogóle 15 nowych biomów. Nowe zwierzęta, tak jak widzicie, tutaj są zebry. Są tutaj dungeony, domy się rozpiąsane i są nowi villagerowie. Trochę mnie tu martwi, że jestem na pustyni. O, kto tu jest? Osówka jakaś, słodziutka. Te zwierzęta w ogóle można oswajać, z tego co wiem, dlatego postaram się to zrobić. Ale w innych odcinkach, ponieważ dzisiaj chcę zrobić łóżko i dom. Chyba, że jakiś dom znajdę, no to wtedy się zastanowię. W ogóle, jaki fajny blok. Tutaj pod tym. Fajowy. Widzę, że ta pustynia jest dosyć duża, więc mnie to bardzo martwi. Mamy wodę. Chociaż nie wiem, po co nam woda, jak i tak nie można pić w Minecrafcie. Znaczy, można teoretycznie pić, ale to się nam nie przydaje. Jest jeszcze mod na meble. Tutaj słoń, nie chce się do niego zbyt... A, nosorożec. Nie chce się do niego zbliżać, bo boję się, że mnie zaatakuje. Więc popłynę sobie tam. Jak widzicie, gram na 1.12, dlatego tak się wolno pływa. Co jest dla mnie dosyć trochę uciążliwe. Na 1.12.2 gram, dlatego że jest więcej modów. I widzę wioskę, jej! Także może coś z niej wyciągnę. I przy okazji... I przy okazji zobaczymy sobie nowych villagerów, jeżeli tam są. Ale ona duża. Patrzcie, nowi villagerowie. Nawet są kobiety. Ale fajnie, co to jest? Czym jesteś, proszę mi powiedzieć? Nie wiem. Ale... Boże, jakie to ładne. I mamy od razu wełnę. Ja sobie ją zabiorę. Tylko i... Tylko mam nadzieję, że mnie nie skrzywdzą. Teraz to wygląda źle, ale jest. O, mam skrzynki. Co w nich jest? Ale mi się to przydaje. Mam już stack tego, Boże. Ile ja będę miała mebli, Boże? Przecież chyba z jakiś, nie wiem, 50. Biorę wszystkie, mimo że mogą mi się nie przydać, ale ja jestem maniaczką tego, że wszystko się może przydać, więc... Boże. Ta wioska moim zdaniem jest bardzo ładna.
pustynna, no i... Z tego co wiem, to inne wioski mogą wyglądać jako leśne, więc to zimowe, no i w ogóle, więc ja to będę chciała sobie sprawdzić, ale chyba już mam plus do tego wygenerowanego świata. Dobra, mam już dosyć tego drewna. W ogóle, jak się wszyscy zebrali, Boże. One mają imiona. Boże, jak się nazywasz? Nie mogę cię przychwycić. Andrzej. Dobra. Wejdę sobie do jakiegoś budynku, może tego, bo wygląda ciekawie. Drzwi działają tak, dzięki modów również. Mamy tutaj piecyki, crafting table. Weźmiemy sobie. I piecyk sobie weźmiemy od razu, bo po co mamy się męczyć? Tylko... Ale za mnie farciara, tylko że nie wiem, czy to tak się wykopie, ale wykopało się świetnie. Wejdę na górę, może będą jakieś rzeczy. O, proszę. Chociaż nie widzę tego za przydatne trochę. O, łóżko, jak pięknie. Boże, jestem farciarą. Jaki mały ludziciek tutaj był? Co tutaj jest? Boże! Ja mam od razu łuk i zbroję. Tego się nie spodziewałam. Wiecie? Łuk już jeden mam, nie będę tyle brała. Ma sobie zbroję, tylko wyrzuciłam drewno. I założę ją. Ale super. Tą wełnę sobie tutaj przyłożę. No mamy wreszcie jakąś ochronę. Pójdziemy sobie teraz do jakiegoś innego budynku, ale w ogóle jestem mile zaskoczona. Tutaj jest jakiś wielki budynek. Jakaś tabliczka tutaj jest. O. Wow! O, widzimy tutaj te łóżko, ale ja wolę kolor czerwony, więc sobie zostawię te moje. Ale fajnie tutaj jest teraz. Nie są to takie minecraftowe wioski, jak zawsze były, tylko to są już porządne. Tutaj śpi. To jest połączenie jak wszystkich najnowszych Minecraftów. Boziu. Tutaj jest jeszcze jakiś większy dom. Chyba zamieszkam w którymś z tych domków tutaj. Na chwilę obecną. Ale Boże, jaka ze mnie farciara. Nie będziecie się za to gniewać, mam nadzieję. Ja chyba sobie zabiorę ten dom, bo moim zdaniem jest piękny. O, proszę bardzo, mam od razu tutaj jedzenko. Boże, wy nie wiecie, jak ja się cieszę. W następnym odcinku spróbujemy znaleźć dungeony. W sumie to możemy włożyć do tej skrzyni swoje rzeczy, ponieważ to będzie... W ogóle najpierw chciałabym zobaczyć ten widok. Boże, ale ładny. Ta szyba ma tekstury jak realna. Popatrzcie w ogóle na te chmury, na to niebo. Boziu. Nie wiecie, jak ja się cieszę. Muszę wszystko tutaj pochować. Dungeony to są takie miejsca, w których jest, którym są skarby. Także
Udamy się tam. Spróbuję wytworzyć jakieś meble. Jak widzicie, mam tutaj tych rzeczy pełno. Tutaj mam jakieś meble. Może je jakoś sobie tutaj zrobimy. Już widzę, już widziałam rzecz, którą na pewno sobie zrobię, a jest nią pojemnik na ciastka. Na pewno zrobię sobie jakieś meble. Co mam więcej powiedzieć? Co to jest? A to jest stojak na zbroję. Na pewno się przyda, ale ja nigdy nie robiłam stojaku na zbroję, także nie wiedziałam, co to w ogóle jest. Popatrzcie, to są rzeczy z tych nowych biomów. Zasłonki takie. Z czego się robi te zasłonki? Robi się je z wełny. To może zbiorę sobie tą wełnę z tych ich targu i sobie je wytworzę. Potrzebuję 6 takich wełn. Na razie się prześpię. Także jestem bardzo zaskoczona, ale mile. Pójdziemy sobie po TV Unę. Mam nadzieję, że tutaj... Boże, jaka zona farciara. Tutaj jest ten. Jestem szczęśliwa i normalnie nie wiem, co powiedzieć. Mam niewolnika. Będzie mi robił chleb. O, zombie nie. Chciałam powiedzieć, że nie potrzebuję miecza na to. Mam nadzieję, że tutaj są jacyś strażnicy i oni obronią to. Ale jeżeli tutaj nie będzie żadnych tych, to mam... Jest. Obronili. Ale się cieszę. W ogóle tutaj wszędzie są strażnicy. Chcę iść do tych targów, co wcześniej... To jest obrazem, myślałam, że prawdziwy ten. To jest biblioteka. Dobra. Sklep. A no, faktycznie. Chcę i w ogóle pozdrawiam was. I chcę... Kto tutaj zostawia wełnę? Chcę teraz zebrać wełnę z tego ich stoiska, co na początku widziałam. Tylko, że teraz nie mogę się w tej wiosce odnaleźć. Ale już na spokojnie tutaj widzę, że jest to. Tutaj... O! Farby biało-czerwone. Hashtag Polska. Chyba nie będziecie się gniewać przez te mody. Robię to specjalnie dla was. To jest seria na ferie właśnie i mamy już więcej niż chciałam tych. Słonie bałagan, nie bijcie mnie. Nie biją mnie. Wow. Mam więcej niż chciałam tej wełny. Tutaj jest... Co? Jakiś... Nie wiem, co to jest kompletnie. Wygląda jak Code Confessional. Tutaj jest ta wieża, w której byliśmy i tutaj jest mój domek. Już się lepiej orientuję. Wy nie wiecie, jaka ja jestem szczęśliwa. Normalnie wy nie wiecie. Zapowiada się z tego superowa seria, więc oglądajcie. Jeżeli filmik wam się spodoba, to lajkujcie oczywiście mnie. I teraz się zorientowałam, że chyba to nie jest mój domek, bo nie wygląda na taki. Więc idziemy go szukać. Mam nieciekawą orientację w terenie. O, tam jest mój domek. No w końcu go znalazłam. W ogóle przepraszam was, dlatego że poprzednia seria nie wypaliła.
Była to seria Karczu się Terefera, czy Karczu Terefera? Będę w następnym odcinku szukać dungeonów. Albo iść, albo będę chciała oswoić zwierzaka, albo właśnie pójść w cave. Teraz crafting table, który miałam w skrzynce. Tutaj jest. Stawiamy. I tutaj mamy, jak się robi. Mamy trzy takie. Cieszę się. Pokażę, jak to działa. I to działa chyba tak, że to po prostu się zniszczy tutaj drzwi i chwila, to nie są wyjściowe, tutaj są wyjściowe. O, na balkonie zrobię. Tylko trochę mnie martwi, że te drzwi się trochę zniszczy. I teraz mamy taką fajną kurtynkę, którą możemy zamykać. Kurczę, ustawiłam tutaj to, ale to nic, zniszczymy. Ale szczęście mnie dopadło, no nie wiecie jakie. Zamykamy to sobie. I zejdźmy może na dół, chociaż na dole są drzwi zejściowe. Dobrze, ja się już z wami żegnam, pa pa!